Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tym razem ze statystyki opisowej w ramach wszechstronnej analizy struktury chciałam Wam pokazać dodatkowy wzór, nieraz używany faktycznie, a niekoniecznie należący tylko do miar klasycznych albo tylko do miar pozycyjnych, jeśli chodzi o asymetrię. W przypadku asymetrii mamy kilka wzorów, ale między innymi jakby jedną z miar mierzących siłę i kierunek asymetrii rozkładu mamy miarę, którą ja nazywam miarą mieszaną. Bo nie jest to ani miara klasyczna, ani miara pozycyjna gdy we wzorze zawieramy takie elementy jak średnia i odchylenie standardowe, byśmy powiedzieli, że jest to miara klasyczna, bo zawiera miary klasyczne, czyli opierające się na średniej arytmetycznej. Ale jeżeli e, do obliczenia potrzebujemy, o, do obliczenia asymetrii możecie też mieć zapis nie AS, tylko alfa 3 albo A, ja, zależy wszystko od oznakowania. I jeżeli potrzebujecie do wyliczenia miary AS, czyli miary asymetrii i wartość dominanty, która jest miarą pozycyjną, oznacza to tyle, że cały wzór bazuje nie tylko na miarach klasycznych, ale też i na mierze pozycyjnej, a w związku z tym taka miara nie jest ani klasyczna, ani typowo pozycyjna, a więc byśmy mogli nazwać, że to jest miara mix, mieszana. Więc. Dalej idąc, jeżeli byśmy podstawili po prostu wcześniej policzone wyniki średniej odchylenia standardowego i wartości dominanty, wychodzi nam wynik. Muszę teraz taką zrobić dygresję. Po prostu nie zawsze jest możliwość wykonania obliczeń na podstawie miar tylko klasycznych lub pozycyjnych, bo nie mamy szeregu wszystkich wartości. A na przykład posiadane w treści zadania wartości e, miar statystycznych raczej sugerują do podstawienia dokładnie do tego wzoru. Teraz wracając do wątku głównego. Jeżeli miara asymetrii w tym momencie e, wynosi 0,21 i jest na plusie, to my możemy powiedzieć, że jest to raczej e, zbiorowość jednorodna, bo ten wynik asymetrii zmieścił się w takich widełkach plus minus e, 1. Gdyby jednak wynik wyszedł powyżej plus minus 1, czyli w szerszym przedziale od minus 2 do 2, byśmy powiedzieli, że jednak nasza zbiorowość jest Niejednorodna, czyli posiada silnie zróżnicowane wewnętrznie wartości. I teraz w przypadku asymetrii tego wyniku liczy się nie tylko to, jak duży jest ten wynik, ale też i czy jest dodatni, czy też jest ujemny. W przypadku oceny samej wartości tej liczby, czyli wartości bezwzględnej, my podamy siłę asymetrii, siłę tego zniekształcenia rozkładu, bo on powinien być idealnie symetryczny, czyli lewa strona wykresu powinna być taka sama jak prawa strona, a nie zawsze tak jest. I jeżeli ten wynik jest coraz bliższy 0, powiemy, że rozkład jest niemal symetryczny. Jeżeli ten wynik zbliża się do granicy do jedynki, powiemy, że to zniekształcenie ta asymetria rozkładu staje się coraz to silniejsza. To jest ocena siły asymetrii. A jeżeli e, chcemy zbadać drugi element, jakim jest kierunek asymetrii, musimy popatrzeć na wynik tej liczby. Czy ona jest dodatnia, czy nie wynik, tylko raczej znak. Czy ona jest dodatnia, czy może jednak jest ujemna. Wszystko od tego się rozbiega, czy powiemy, że mamy asymetrię dodatnią, a może jednak mamy asymetrię e, ujemną, czyli lewostronną. Ujemna bo jest po lewej stronie, dodatnia, bo z plusem, czyli prawostronna. Wszystko zależy jak Wy na uczelni macie to klasyfikowane, ale to jest tylko kwestia języka dla mnie polskiego. No i szczególny przypadek, gdyby asymetria dokładnie wyszła 0, byśmy mówili, że nasz rozkład jest w pełni symetryczny. To jest rzadki dość przypadek. Czasem się zdarza przy liczeniu na podstawie miar pozycyjnych, ale że tak jak powiedziałam, jest to krańcowo rzadki przypadek. A w naszym przypadku widzimy, jeżeli wynik asymetrii wynosi plus 0,21, to widzimy, że wynik sam liczbowo jest dodatni, czyli możemy mówić o dodatniej, czyli prawostronnej asymetrii. A jeżeli wynik wynosi co do wartości względnej, czyli bez plusa i minusa, w zakresie od 0,1 do 0,3, to my możemy sobie powiedzieć, że asymetria rozkładu jest słaba. Dygresja. Jeżeli tutaj te przedziały w Macie słabiej rozpisane, nie aż na 6 wariantów, tylko na mniejsze, um, kilka przedziałów, np. od 0 do 0,3, potem od 0,3 do 0,6, a potem 0,6 do 1. Wszystko jest ok. Kwestia dokładniejszego rozpisania ważne, żeby wyniki interpretacji były takie same. W naszym przypadku powiemy, że rozkład gmin, bo akurat w tym zadaniu ja bym badała gminy pod względem stopy bezrobocia to by była nasza cecha statystyczna to ten rozkład gmin pod względem stopy bezrobocia posiadał słabą, bo o niewielkiej sile, prawostronno, bo o dodatnim kierunku asymetrię rozkładu. I co można jeszcze dodać w tym momencie? To, że jeżeli mamy dodatnią prawostronną asymetrię, możemy dopisać, że ponad 50% badanych gmin posiada wartości tej stopy bezrobocia poniżej średniej e, stopy bezrobocia. Ja kończę omawianie tego tematu. Była to e, taka oddzielna lekcja, wskazówka dotycząca asymetrii z e, zastosowaniem miar mieszanych. Czyli jeżeli ten, ta miara jest konieczna, ją stosujemy. Jeżeli nie da się skorzystać z innego wzoru, no to po prostu z niej korzystamy. Jest bardzo prosta, wygodna, bazuje na miarach położenia i zmienności e, w najczęściej wcześniej liczonych przed tą asymetrią. Jest bardzo e, sprawna, szybka, bo to wystarczy tylko odjąć od siebie to średnią i dominantę, podzielić przez odchylenie wynik e, jeżeli e, potrzebujecie, to zapoznajcie się z pozostałymi filmami na moim kanale. Nie tylko ze statystyki opisowej, również z matematycznej i z wielu innych przedmiotów. Całość mojego zakresu wiedzy możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniamyślnikprojekty.pl e, Możecie też pisać od razu. Maile ze swoimi zadaniami, z którymi macie problem, na zadania myślnik projekty małpaw.pl. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Eee, I co? Jeżeli macie jakieś pomysły na inne filmy, na inne tematy, które warto by było poruszyć, umieszczajcie takie propozycje w komentarzach do filmów. Postaram się z nimi na bieżąco zapoznać, odnieść. A wy, jeżeli możecie, to e, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Korzystajcie z wszystkiego, co ja dla was tu przygotowałam na YouTubie. Pozdrawiam.